Turnieje młodych piłkarzy stoją na bardzo zróżnicowanym poziomie. Jeśli jednak ktoś trafi na turniej dzieci z rocznika 2003, może się mocno zdziwić. Nikt nie wie dlaczego, ale wśród wielu trenerów krąży opinia, że młodzież urodzona 12 lat temu jest najbardziej utalentowana piłkarską. W Gorzycach można się było o tym przekonać. Do niewielkich Gorzyczek zjechali w sobotę zawodnicy m.in. Górnika Zabrze, GKS-u Katowice czy Odry Centrum Wodzisław Śląski. My od kilku lat organizujemy każdego roku tutaj taki turniej dla roczników praktycznie najmłodszych. Jest to turniej cykliczny i to nie jest żadna nowość, że takie drużyny tutaj przyjeżdżają, bo była tutaj Krakowia, był tutaj Hutnik Kraków, przyjeżdża każdego roku Górnik Zabrze, także to jest normalne dla nas tutaj. Obecnie niemal każdy szanujący się klub piłkarski prowadzi w swoich szkółkach drużyny z poszczególnych roczników. Co ciekawe, są dwa roczniki, których reprezentanci prezentują się wyjątkowo dobrze. Chyba można tak powiedzieć, że w tym roczniku mam utalentowaną młodzież. Myślę, że taki rocznik jest jeszcze 2002. Także są to fajne chłopaki, jest kilka perełek i myślę, że jak się nic wielkiego nie stanie, to możemy na coś liczyć. Trudno znaleźć przyczynę tak dobrej postawy właśnie 12 czy 13-latków, bowiem w tym wieku chłopcy mają już pewne umiejętności, ale nadal muszą się jeszcze sporo nauczyć. Jest część chłopców, którzy od początku my szkolimy, tak, od najmłodszych lat. Część chłopców gdzieś tam dochodzi później do naszego klubu. Są rotacje, wiadomo jest, niektórzy nie przychodzą od pierwszych selekcji, niektórzy dochodzą z innych klubów, jakoś to się tak dzieje. Natomiast to już jest ten wiek, gdzie powoli kształtują się pierwsze drużyny, klasy sportowe, więc już można powiedzieć, że to już są powoli wybierani chłopcy do konkretnej już drużyny. A w całym turnieju zwyciężyli chłopcy z Odry Centrum Wodzisław, drugie miejsce wywalczyli zawodnicy MKS-u Zaborze, a najniższe miejsce na pudle przypadło w udziale graczom GKS-u Katowice.